Dla jednych dzień przed 1 listopada to czas na ostatnie porządki, dla innych moment, żeby odwiedzić groby bliskich, unikając tłumów. Dla jeszcze innych to po prostu logistyka, bo jednego dnia nie zdążyliby pojechać na wszystkie cmentarze, na których chcą być. Ponieważ jeszcze mam inne groby w Będzinie, więc dzisiaj zaplanowałam tutaj w Sosnowcu, żeby tutaj rodzicom i babci złożyć kwiaty. Ponieważ mam więcej grobów rodziny, no to muszę tak to wszystko sobie poukładać. Jeszczek drugiego też będzie, no już dalsze takie groby. Ja nie lubię dużo ludzi, bo jakby mnie popchnęli, to bym się przewróciła, bo dwa kolana mam chore, także wolę dzisiaj już. Na spokojnie. Tak, a pod wieczór jutro też zajrzę, jak nie będzie tyle ludzi. Ci, którzy zdecydowali się wybrać na groby we wtorek, mówią, że na drogach jeszcze jest spokojnie, jednak problemy z parkowaniem to nieodłączny element przygotowań do wszystkich świętych. Jutro będzie duży ruch i nie będzie gdzie postawić samochodu. Już dzisiaj jest problem, a wie pani, ja mówię to już z doświadczenia, bo jeżdżę tyle lat. W tej chwili podjechałem, ale tak z perspektywy innych lat różnie bywało, ale tutaj raczej w Będzinie to tu raczej nie ma problemu. Bo jeszcze później jadę na Czelaś, na cmentarz, ale tam jest parking duży, ale wzdłuż ulicy też stoją. Wcześniejszym wizytom na cmentarzach towarzyszą często ostatnie zakupy. Handlujący bezpośrednio przy cmentarzach przyznają, że prawdziwe oblężenie stoiska przeżywają dopiero 1 listopada. Jednak wiele osób zdecydowało się na zakupy wcześniej. Jak każdego roku o cenach mówi się sporo, a tegoroczny Dzień Wszystkich Świętych to pretekst do rozmów o kolejnych podwyżkach. Co podrożało najbardziej? Znicze, kwiatki są niskie, bo 3 złote to nie jest tak dużo, nie można narzekać, ale tam 5 złotych, ale najwięcej znicze. A teraz znicze znowu spadły. Można poczekać i to jest kwestia dla takich, co mają niskie zarobki. Zdecydowanie tak, tak. No ale wybieramy to, na co nas stać. Po prostu. A co je podrożało najbardziej, tak z pani perspektywy? Znicze, no wkłady. Myślę, że w tamtym roku to takie 25 zł, to te duże były takie doniczki, no a teraz jest no taki mały dosyć, 25, nie? Te duże są po 35, no znaczne są. Zniczy, dużo droższe znicze, na pewno, na pewno. Mimo, że z roku na rok ceny zniczy i kwiatów są coraz wyższe, to w Dniu Wszystkich Świętych wydatki schodzą na dalszy plan, bo najważniejsza jest pamięć o tych, którzy już odeszli.